Kolejna wystawa w cyklu Zwierzyniec zaprasza w Domu Zwierzynieckim tym razem poświęcona jest starej królewskiej wsi Rakowice. Zwierzyniec zaprasza Rzeguszki, Dębniki, Krowocze. To trzy wystawy, które w tym miejscu były realizowane. Tym razem zapraszamy, to jest troszkę inna wystawa, ta dotycząca Rakowic niż te poprzednie, nie ulega wątpliwości. Te wystawy pomagają w tym, pomagają w budowaniu tożsamości mieszkańców Rakowa. Wystawa Zwierzyniec zaprasza Rakowice opowiada o Rakowicach. Rakowice, które w Krakowie mieszkańcom Krakowa, autochtonom, przeważnie kojarzą się z cmentarzem i ulicą Rakowicką. Ale i cmentarz, i ulica nie mają nic wspólnego z Rakowicami. Rakowice leżą w zupełnie w innym miejscu, czy leżały w zupełnie w innym miejscu, bo od 1941 roku są częścią Krakowa. Wieś Rakowice należy łączyć z terenem dzisiejszych ulic Pilotów, Meissnera. Wieczysta była przysiółkiem Rakowic, więc zupełnie inny obszar od tego, który się w większości krakowianom kojarzy. Mamy sporo oryginalnych obiektów. Dokument z 1244 roku, oryginalny dokument pergaminowy, w którym po raz pierwszy Rakowice są wspominane. Pokazujemy Rakowice również poprzez takie zabiegi trochę aranżacyjne. Możemy poznać społeczeństwo Rakowic, odwiedzić czy wejść dosłownie do XVIII-wiecznej wsi. Właśnie teraz się w niej znajdujemy, w takiej makiecie wsi, którą umieściliśmy na podłodze. Każdy z tych domków, które tutaj się znajdują, można wziąć do ręki, obejrzeć, odwrócić i przeczytać co nieco o mieszkańcu tego konkretnego domu. Znamy go z imienia i nazwiska, wiemy ile miał synów i możemy może nie zajrzeć do samego domu, ale o nim co nieco się dowiedzieć. Natomiast możemy zajrzeć do XVIII-wiecznego dworu. Z czasów późniejszych chyba na uwagę zasługuje zeszyt napisany przez uczniów szkoły w Rakowicach. Zeszyt pochodzi z lat 30. i ci uczniowie, czując, co napisali we wstępie, czując, że te dawne Rakowice odchodzą już powoli do przeszłości, opisali po pierwsze wygląd swojej wsi, każdą uliczkę po kolei, opisali zwyczaje, opisali nawet gwarę, opisali, nie wiem, pieśni, które się śpiewało, opisali opowieści starych, spisali opowieści starych ludzi i dzięki temu możemy poznać tą kończącą się epokę, tą kończącą epokę się wsi rakowickiej. Wystawa otwarta jest do 25 lutego 2018 roku.